Dzień dobry, Julka Śliwczyńska. Zapraszam na 32. ostatnie przed wakacjami wydanie Szkolnej Kroniki Filmowej. Główną część dzisiejszego programu zajmie podsumowanie roku. Jednak najpierw pan dyrektor Piotr Cieślik i wakacyjne życzenia. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dla dorosłych dzień dobry. Moi drodzy, drodzy uczniowie, jak ten rok szkolny szybko minął, a dzisiaj zaczynamy upragnione wasze wakacje. Na wakacjach życzę wam, abyście wypoczęli jak najbardziej, jak najaktywniej, jak najlepiej. Ale oczywiście pamiętajcie też o bezpieczeństwie. A wam, drodzy nauczyciele i pracownicy, bardzo chciałbym podziękować. Rok faktycznie szybko minął, ale ja wiem, ile trudu, ile pracy, ile wysiłku żeśmy w ten rok włożyli. I za to bardzo serdecznie wam dziękuję. I jeszcze raz, droga młodzieży, wypoczywajcie bezpiecznie. Dziękuję. Mija drugi rok istnienia naszej kroniki. Cieszymy się, że wciąż nas oglądacie. Zapraszam na krótkie przypomnienie drugiego sezonu. Początek każdego wydania otwierały relacje z wybranych przez nas najważniejszych szkolnych wydarzeń, w tym sportowych. Oprócz bieżących informacji, Kronika prezentowała również krótkie, cykliczne programy na różne tematy. Mam nadzieję, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pojawiła się m.in. seria dla miłośników piłki nożnej prowadzona przez Nikodema i Lenę, którzy w tym roku zasilili nasz zespół redakcyjny. Kto chciał, mógł wzbogacić wiedzę z języka angielskiego, oglądając prezentowaną przez Zosię i Vanessę serię Zosia i angielskie idiomy. Miłośnicy geografii i podróży mieli dla siebie cykl Kawiarenka pod Globusem prowadzony przez Zuzię. W Kronice prezentowaliśmy też krótkie odcinki pod tytułem Dobre maniery łamią bariery. Nagrywaliśmy je z gościnnym udziałem uczniów z klas drugich i trzecich. Najdłuższy cykl to oczywiście ciesząca się niesłabnącą popularnością Księga Przysłów Polskich, prezentowana przez pana dyrektora. W
tym roku postanowiliśmy również urozmaicić kronikę własnym miniserialem. Wiemy, że wieża miała swoich fanów. Teraz obejrzyjmy ulubione przez Was pomyłki i przejęzyczenia, które zdarzyły się podczas nagrań. Jest ich jednak znacznie mniej niż rok temu. Kolejne miesiące pracy dały nam już pewne doświadczenie, co zaowocowało znacznie szybszym tempem pracy i mniejszą ilością błędów. No ale coś tam znaleźliśmy w archiwum. Będziecie też mogli zobaczyć niektóre nieudane ujęcia z planu serialu Wieża. Tak. Spodziewałaś się, że wygrasz? Nie, w ogóle się nie spodziewałam, że będę miała taką. Jak przygotować chleb? Jeszcze raz. Mogę już? Starożytności obszar... No to i tak się pomyli. Grupa artystyczna Rekonstrukto. Grupa artystyczna Rekonstrukto. Z Żublina. Witam w odcinku kawiarenki, w trzecim odcinku. Jest to bardzo młode. To wszystko. Aktorzy: Sofia Loren, Marcello Mastroianni. Marcello Mastroianni. Mastroianni? Nie no. Marcello Mastroianni, no ja nie. Marcello Mastroianni. W 90 roku Salvatore Schillaci. Skilaci. Powiedz tam dzień dobry Państwu albo coś. Dzień dobry. No dobra. Pano, tak na próbę tylko na powiedzieć próbę. Coś. Dzień dobry. Vanessa Szydzik. Za tydzień zapraszam na krótkie, specjalne wydanie święte... No tak sobie dzieli, nie? Na krótkie. Tak, jakby tylko co powiesz... Powiedz, tam halo, halo albo coś. Halo, halo. Dobra, dobra. Cup of tea? Przecież to... Ty nie wiesz? No, zaśmiałaś się. No bo jakoś tak... No mogłaś się nawet zaśmiać, to było fajne. Dobra. No, my cup of tea oznacza, że po prostu... Wiecie, co to oznaczało? Gdzie fani futbolu spierają się, czy Messi, czy Ronaldo? Gdzie fani futbolu spierają się, czy Messi? Na całym świecie fani futbolu... Fani futbolu... Zimowe przeziębienie. Dopłado realne... Nazwa pochodzi. A już byłam prawie. Nazwa pochodzi od hiszpańskiego czasownika chupar. Z Hiszpanii pochodzą kultowe lizaki Chupa Chups. Nazwa podchodzi od Dobra, teraz już naprawdę. Słucham. Ty po angielsku nie miałeś czegoś powiedzieć? Ja czekam, ale myślę, że... Zrób tak, proszę. Zrób tak, błagam. Błagam, ja bym tak zrobiła. Czy nie ma pizzerę, to mówisz. Co? Mówisz, że pizzerę. There will be. Jak to? Słyszałaś, że podobno nie ma być już zadań w szkole? There will be jam tomorrow. Dwa razy to miało być. Zadebiutował w 6 kwietnia w Hali Mistrzów we Wrocławiu. 6 kwietnia w Hali Mistrzów. Mistrzów? W Hali Mistrzów.
Czy miałby mistrzostw? W hali mistrzostw we Włocławku. W hali mistrzostw we Wrocławku. No nie, no nie. Będzie się 6 kwietnia w hali mistrzostw. No nie. No, oczywiście się spuść. No mów. Halo. Cześć, Marta Pawlek, wiadomości sportowe. W piątek, 8 kwietnia na I spadły ci obydwa na drugie. Ronaldinho to Brazylijczyk urodzony 20... Czemu? Co to się stało? Nie, jeszcze nie. Chwila. Teraz. Wybrałam... No nie śmiej się. Tak. Okej, zaczęłam. Och, już. Jak mogła? Ale to nie wiem o czym. Jeszcze pan tego nie robi. Wynik podpowiedziała mi jakaś dziewczyna. Ty jeszcze raz, bo na początku... To ona! Unio! Już. Nie, za 10 minut się obudzi. Już. Zamknij się. Już. Ej, tak to się. Już. Patrzcie, nie ma jej. Tak. No panie dyrektorze, czy ma pierwszy kod? Niedolowi, będziemy się tym zajmować. Super, start. No właśnie, tak. Myślę, że start. Na zakończenie zapraszam na krótkie, kronikowe Who is Who. Wszystko w 32 wydaniu Kroniki. Mam nadzieję, że jak w każdym programie mogę powiedzieć do zobaczenia.